Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki odcinek, wiecie co, taki odcinek techniczny bardziej. Zobaczcie, mam Steam Decka. To jest Steam Deck Dawida, bo nazbierał w końcu. Jest to 64. Natomiast my dzisiaj będziemy ją próbowali przerobić na 256. Tutaj mam znany i lubiany dysk Kioxi, bodajże to jest Toshiba. Mamy przygotowanego pendrive'a z recovery ISO. Mamy coś takiego, żeby się podłączyć bezpośrednio pod USB-C. No i wkrętaczek. Także zabieramy się do roboty. Widzimy się za sekundę. Więc pierwsze, co trzeba zrobić, to trzeba wyłączyć sprzęt. Robimy wyłączenie. Karta jest już wyciągnięta pamięci. To będzie nam się troszeczkę odbijało, sorry. I co? No i będziemy próbowali nie zajechać Dawidowi Steam Decka. Mamy sprzęt wyłączony. I teraz bierzemy się za wykręcenie 8 śrubek. Mam nadzieję, że to pójdzie wszystko sprawnie. Idziemy po kolei. Z tego co kojarzę, jest to śrubokręt Philipsa bodajże. O symbolu 00001 chyba, albo 30. Generalnie cienki krzyżak. Gdybyście nie wiedzieli. Taki cieniutki krzyżaczek. Mamy 4 śrubki u góry do wykręcenia. Z czego 2 są długie. 2 są krótkie, tak jak widzicie. I mamy 4 śrubeczki na dole. Jak wiecie, to Valve dopuszcza wymianę dysku. Nie zaleca, ale dopuszcza. Więc generalnie, jeżeli chodzi o gwarancję, to nie jest to jakąś problematyczne. Nie jest to problemem. Ja sobie tu składam wszystko z boku, żebym potem wiedział, jak to skręcić. Mam nadzieję, wiecie, że nie uwalimy Dawidowi Steam Decka. Wszystko przygotowane. Nie powinno być to zbytnio skomplikowane, wiecie? Więc postaramy się to zrobić w miarę szybko. Taki odcinek techniczny dzisiaj. O, widzicie, te śrubki środkowe, mniejsze, są wkręcane na klej niebieski. Na pewno, bo są ślady na gwintach, więc ja niestety tego kleju nie mam, ale nic nie szkodzi, nic nam nie szkodzi. Teraz tak, problematyczne może się okazać otwarcie tutaj tej obudowy, dlatego że potrzebowalibyśmy do tego plastik, a ja tego plastiku nie mam. Są takie specjalne narzędzia, wiecie, do podważania tutaj obudowy. To chyba trzeba zacząć od góry. Coś mi tam świta. O. Ja tu sobie wziąłem taką kartę. Natomiast trzeba by było się tu w ogóle wetknąć. A to proste nie będzie, także widzimy się za chwilkę. Dobra, powiem wam, udało się to trochę podważyć. Udało się to otworzyć. Także mamy Steam Decka na wierzchu. Zobaczmy jeszcze raz, czy jest wyłączony. Jest wyłączony. Dobra. Teraz tak. O, widzę, że tu jakaś lipa jest chyba. Bo... Czekajcie, według wszystkiego, po wszelkich prawideł, dysk będzie tutaj, w tym miejscu. Tutaj nie mamy... Aha, to są śrubki, które przychodzą z góry. Dobra, czyli mamy tak. Na pewno musimy odsłonić to. Czekajcie, żebym ja się nie pomylił, bo wiecie, ja już nie pamiętam. Na pewno do wykręcenia jest ta śrubka, żeby zdjąć tą obudowę. Tu jest taki termopad. Na
pewno trzeba wyjąć baterię. Trzeba wykręcić ci śrubki, trzy śrubeczki. Czekajcie, sobie wezmę latarkę, bo ja nie dowidzę. Zobaczmy, gdzie te śrubki są. Jedna jest na pewno tutaj. Drugiej nie widzę. Druga jest tu. Czyli tak, ta, tutaj, ta jedna i chyba coś tu jest jeszcze. Teraz zobaczymy. Pójdę po nożyk. Wiecie co, taka operacja. Kurczę pióro. Ja to jestem taki trochę niegramotny już w takie rzeczy. Nie chciałbym tego mu zniszczyć za bardzo. Widzicie, to się nie chce za bardzo oderwać. Ale czekajcie, czy ja muszę to ściągać? To jest chyba przykręcone tutaj. Dobra, rozkręćmy może na razie te śrubeczki. Trzy sztuki. Weźmy sobie ciut mniejszy kaliber. Niedowidzę. To widzę, jest konkretnie dowalone i za bardzo chcę puścić. Wiecie co? Jeszcze znowu przerwa, muszę poszukać odpowiednich narzędzi. Nie do końca wiem, co tu jeszcze trzyma. Dobra, poszło. Dobra, gapa jestem, przepraszam. Już myślałem, że coś było ruszane. Widzicie, tu jest termopady. Tu trzeba uważać na te elementy, bo one są bardzo istotne. Także to mamy z bani. I teraz trzeba by było wyłączyć baterię. Kurczę, ja tu trochę słabo widzę, powiem wam. Która jest tutaj. Pytanie, jak to zrobić? Ona jest wciskana, tak? Dobra, spróbujmy ją wyciągnąć. Nie chciałbym jej uszkodzić, bo tej taśmy, bo ona jest taka, powiem wam. Trzeba to zrobić. Niestety. Ojojoj, ciężka sprawa. Także myślę, że widzimy się za chwilkę. Jeszcze tak wam tylko podpowiem, że trzeba wykręcić tą śrubkę, jak się wyjmie tą baterię, wykręcić tą śrubkę i potem wyjąć ten dysk, który tu jest, z tej folijki, to jest ta ochrona i zaraz będziemy działać dalej. Przepraszam, że tak tnę, ale wiecie, tu mam niewygodnie i muszę sobie radzić. Dobra, powiem wam, jaka jest procedura. Jak zdejmiecie tą obudowę, ja już ten dysk wymieniłem poza kadrem, bo tutaj naprawdę mam ograniczone miejsce. Jaka jest procedura? Jak zdejmiecie tą osłonę, o tą metalową, ona jest na trzech śrubkach, raz, dwa, na czterech, przepraszam, raz, dwa, trzy, cztery, czy przepraszam, trzy, dobra, mylę się. Na trzech śrubkach, to wtedy musicie wyciągnąć tutaj baterię. Na wszelki wypadek w tym miejscu jest złącze. Ono dosyć ciężko wychodzi. Potem musicie wcisnąć power, rozładować kondensatory, które tu jeszcze mogą jakieś napięcie trzymać, przycisnąć parę razy. I dopiero wtedy, jak to zrobicie, wykręcacie tą śrubkę, wyciągacie ten dysk twardy. Tutaj siedział taki dysk. To jest ten MMC64. Wyciągacie dysk, wyciągacie go z tej osłonki foliowej. I wkładacie drugi, zapinacie w odwrotnej kolejności, wkładacie baterię. I teraz przejdziemy do przykręcania tej osłony. No tak staram się, wiecie, patrzeć, żeby tu nic... Z tego co wiem, to tu są MOSFETy, które są bardzo ważne. I one tu do tego termopada dochodzą. I do metalu, żeby ciepło odprowadzać. Ja widziałem taką modyfikację, że w tym miejscu gościu wykroił dziurę,
Jest, i temperatura, gdzie się, jak tu się wykroi dziurę tylko w obudowie, czekajcie, nie, to nie jest to miejsce, to wy, nie z tej strony, tylko przy wiatraku, tutaj. No i wam pokażę jeszcze, to tak już. W tym miejscu wykroił dziurę na wiatrak, tylko że ten wiatrak wyciąga trochę powietrze, widzicie, tu jest ten kanał puszczony, on wyciąga z tych układów tutaj, które są dodatkowo jeszcze, mają odprowadzenie ciepła tutaj. Tylko wtedy trzeba, bo idzie tą temperaturę, która jest w ogóle na GPU i CPU, o 10 stopni około obniżyć. Trzeba wykroić dziurę tutaj. Natomiast jest to trochę zabawy, ponieważ tutaj trzeba zadbać o to, żeby, bo one się wtedy jeszcze bardziej grzeją, te MOSFETy, i trzeba zadbać o to, żeby tutaj zrobić dobre odprowadzenie ciepła. I wtedy jest ok, bo jeżeli tego nie zrobicie, to już tak, już całkiem nawiasem mówiąc, jeżeli tego nie zrobicie, to tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że coś się skajcuje. Ale tego bym nie robił, to bym zostawił dla fachowców. Wiecie, dla tych, co potrafią, co lubią się bawić. Ja tego też nie zamierzam robić. Także ja tu wpasuję i za chwilkę się widzimy. Dobra, powiedzmy, że to jest spasowane. Teraz najpierw przykręcę tą dużą śrubkę, która przychodzi tu pod naklejkę. Oczywiście polecam, żebyście mieli wkrętaki magnetyczne, żeby trzymać tą śrubkę, żeby ona tu gdzieś wam nie skakała. Nie dokręcacie na pałę, tylko tak, wiecie, wszystko z uczuciem, jak ja to mówię. Zostały nam jeszcze dwie śrubeczki. One są wszystkie wkręcane w oryginalny naklej. Także trzeba uważać. Najlepiej, wiecie, jak to jest operacja jednorazowa, to najlepiej by było znowu je wkręcić na klej. Natomiast jak się to robi raz, to nie ma tragedii. Zresztą, wiecie, tu się nie ma co samo wykręcić tak naprawdę. Tu jakiś drgań nie ma, to od wiatraka to nie powinny być na tyle duże, żeby się same śrubki wykręcały, jak są normalnie wkręcone. Dobra, ostatnia mi została chyba z tego panelu. On musi być dobrze dociągnięty, dlatego że on tam tymi termopadami dotyka do tych MOSFETów trzech. I potem tutaj od zewnętrznej obudowy tu przychodzą dwie i tu cztery też następne, tak? Tak to wygląda. Dobra, teraz tak, zasłaniamy to. Zasłaniamy to, sprawdzamy, czy tu wszędzie dobrze przylega. Podłączoną baterię mamy. Dysk siedzi w gnieździe. Wiecie, teraz jest taki problem. Ja bym chciał zobaczyć, bo to, no to trochę odstaje. Właśnie nie wiem, czy zamykać, wiecie, to jest, dobra, zamknijmy to całkiem. Musicie zaczynać otwierać Steam Decka od góry, a zamykać go od dołu. I żeby go przypadkiem teraz nie włączyć, dobra, jest zamknięty chyba, jeszcze sprawdzimy. Sorry, że ja to tak manewruję, ale mam nadzieję, że nic nie uwaliłem po drodze. Dobra, jest wszystko zamknięte. To teraz zajmijmy się wkręcaniem śrubek z powrotem. Te dłuższe idą na zewnątrz. Czekajcie, bo ja nie dowidzę. Stare gały to już ślepe. Zróbmy sobie tak, że najpierw, znaczy generalnie tak powinno być, że najpierw się wkręca zewnętrzne, żeby już trzymało. I zasadniczo robi się to po skosie, z tego co mnie uczyli. Czyli czekajcie, bo to jest takie malutkie, a mi tak ręce latają, powiem wam, bo już dawno takich rzeczy nie robiłem. Muszę wam się przyznać, bo ja jestem może techniczny, ale to już było jakiś czas temu. Teraz tak, najdalsze miejsce po skosie następnym. Teraz ze skos mamy już wkręcony na dole, więc wkręcimy śrubkę u góry. Najgorsza sprawa jest, wiecie, z tym z zasilaniem baterii, żeby je wypiąć. To bardzo ciężko to taśma wychodzi. Już nie chciałem tego nagrywać, bo mordowałem się z tym strasznie.
Dobra, i teraz zamykamy śrubki środkowe. Tam jedna jest ta śrubeczka, która jest w tym miejscu. I ona jest potrzebna do wkręcenia na start, dlatego że ona przytrzymuje nam, dociska nam tą blaszkę, która odprowadza. Właśnie to jest ta sztuka, która odprowadza dociska tą blaszkę do tych termopadów od tych MOSFETów. I to jest dosyć istotna rzecz. I teraz powiem Wam o recovery. Wchodzicie sobie, będą linki w opisie. Wchodzicie sobie na stronkę Steamową. Tam będzie link do ściągnięcia ISO tego do Steam Decka, tak zwanego recovery. I potem zależnie od tego, czy macie Windowsa, czy macie Linuxa, bierzecie sobie w Windowsie Rufusa program, który się nazywa Rufus. On przygotowuje USB sticky. Bierzecie sobie w Bacena, zdaje się to się nazywa, jeżeli chodzi o Linuxa i macOSa. I tam przygotowujecie sobie pendrive'a. Ja tu sobie go wepnę, mam nadzieję, że mi to kopnie, że nie będzie problemów. Włączam tutaj i teraz i teraz minus i power. Jak piknie, to puszczacie power i zobaczymy, co się będzie działo. Czy wejdzie w tryb recovery, czy nie. Nie wiem, czy to mam czekać do momentu, już nie pamiętam. Czy mam czekać do momentu, aż się pojawi, czy puścić? Nie za bardzo pamiętam. I nie wiem, czy on się w ogóle obudzi, bo ja przez USB teraz huba mam podłączonego, wprawdzie z zasilaniem, ale... Czekajcie jeszcze raz. Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś nie napsioczyłem, bo będzie dopiero Dawid mi da. Widzicie, coś sobie pika, ale nic za bardzo nie widać na ekranie. O, teraz się podnosi. Pika, pika. Ale nic nie widać. Może to wymaga chwili, wiecie, no nie mam pojęcia, bo robię to pierwszy raz. Trzymam cały czas tego minusika. A może go puszczę? No puszczę go, zobaczymy, co się wydarzy. Nie wiem, ile to powinno tak naprawdę trwać, podnoszenie się tego recovery. Pokazał się symbol Steam Decka, natomiast nic dalej się nie dzieje. Nie wiem, czy jest to kwestia tego, że on nie może wejść w tryb. Poczekamy jeszcze chwilę, zobaczymy, czy on nie może wejść w tryb ten recovery. W każdym razie, na razie nic się nie dzieje. Widzimy się za chwilkę, bo to szkoda czasu. Coś tam się dzieje, zobaczcie, udało się w końcu. Trochę to trwa jednak, myślałem, że już coś jest uwalone. Ale widzę, że wszystko jest ok. Czyli pojawił się system recovery. I teraz tak, co my mamy? Reinstall system. Reimage miało być, ale jestem gapa. Widzicie? Dobra, proceed. Dobra, i on teraz sobie będzie robił to. Systemu byśmy nawet nie wyczyścili, to znaczy nie przeinstalowali, bo on przecież na tym dysku, który jest, nie ma tego systemu, bo został dysk wyjęty, natomiast musimy nagrać ISO, czyli postawić jak gdyby system od nowa. Nie wiem, czy to coś jeszcze się będzie działo. Locating group, to wszystko jest zrobione. Tak czytam tą konsolę, co tutaj jeszcze widać. Coś jeszcze cały czas leci, widzicie? Prędkość jest 18 mega. To jest pewnie maksymalna prędkość. Tutaj nam pokazuje 940 mega, na razie jest przykopiowane, tak? O, 1 giga. Powiem Wam, że te ISO
spakowane ISO zajmuje 3 giga, natomiast czy 2, 3 giga chyba. A po rozpakowaniu, bo musicie jedną rzecz pamiętać, jeżeli ten obraz ściągniecie, to musicie go jeszcze pod Linuxem rozpakować, żebyście się nie pomylili, bo inaczej wam ta balena tego nie wrzuci na pendrive'a. Będzie wam wyrzucała błąd. Natomiast musicie to rozpakować, a po rozpakowaniu to ma 7,7 giga. Także musicie mieć pendrive'a minimum 8-gigowego, żeby było gitara, żeby się zmieściło. Ja tutaj mam 32, więc nie miałem większych problemów. Natomiast moją obawą było to, czy przez huba tego USB, którego mam, po wpięciu pendrive'a, czy on to normalnie zobaczy. Myślałem, że coś się dzieje, natomiast on po prostu bardzo długo ten system wstawał z tego trybu recovery. Bardzo długo się podnosi, także trwa to nawet kilka minut. Ja ten moment wyciąłem. No a teraz też chyba wytniemy, zobaczymy jak skończy kopiować, albo przewiniemy może sobie. Zobaczymy jak będzie. Na tą chwilę jest 2,4 giga. Zobaczymy się pod koniec procesu kopiowania. No i teraz doszliśmy do momentu jak się przykopiowało. Time parsing error, to fajnie, coś jest nie tak. To nieciekawe. Jakiś błąd wyskoczył. Teraz zobaczymy o co chodzi. Wyszło time parsing error, cokolwiek to znaczy. Tak jak widzicie, to jest Dawida deck, to jest mój deck. Żeby nie było, że coś tam sobie grzebię sam w swoim deku. Dorobił się chłop swojego deka trochę na święta. Dostał pomoc od Mikołaja i udało się nazbierać na wersję 64. No zobaczmy co tu się będzie działo, bo jestem ciekaw. Poszedł jakiś restart, wyskoczyły, widziałem tam na tym pasku w konsoli jakieś 3 błędy. Ostrzeżenia o błędach, nie mam pojęcia o co chodzi, dlatego że ISO jest zgrywane prosto ze strony Steamowej. Pendrive został przygotowany ok, więc nie wiem dlaczego miałoby coś tutaj by nie było. Slow charger, ok, to możemy już sobie odpiąć. No i tak jak widzicie, powstał jednak Steam Deck, czyli jest dobrze. Zaraz zobaczymy sobie tylko jeszcze pamięć i będziemy kończyć odcinek. Wszystkie linki będziecie mieli, wiecie, w tym, w opisie. Środkowoeuropejski. Tutaj muszę się połączyć, także chwileczkę. Dobra, połączenie udane. Coś sobie jeszcze instaluję. A, bo może będziemy mieli nowe oprogramowanie, wiecie, bo Dawid nie aktualizował do 3.4.4. Więc poczekamy sobie, ja to przewinę i zobaczymy tylko pamięć, czy pokazuje wszystko normalnie i na tym będziemy kończyć. Dobra, dochodzimy do końca procesu. No patrzcie, jeszcze aktualizacja kolejna, widocznie on kończył po prostu instalowanie ogólnie systemu, a teraz pobiera aktualizację tą ostatnią 3.4.4. Więc jeszcze musimy chwilkę poczekać i widzimy się za chwilę, jak już skończę aktualizować ostatnią wersję systemu. Jesteśmy już po ściągnięciu oprogramowania. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Na razie mamy logo startowe. I zobaczymy, czy w końcu udało nam się uruchomić Steam Decka. O, rozpakowywanie pakietu, czyli dociągnął sobie ostatnią aktualizację i teraz powinien ją zatwierdzić, zainstalować i powinien odpalić Steama, po czym wejdziemy tylko króciutko w ustawienia, zobaczymy, czy faktycznie jest widoczny dysk 256 GB. I na tym raczej będziemy dzisiejszy odcinek kończyć. Jeszcze chwilkę to potrwa, zanim nie zainstaluję te wszystkie aktualizacje i poprawki. Ale mam nadzieję, że jesteśmy bliżej niż dalej.
Także poczekamy jeszcze chwilę. Tak jak widzicie, aktualizacja zakończona. Odpala nam się Steam. Patrzcie, ponownie znowu prosi nas o język środkowoeuropejski, ale już zapamiętam sobie, dobra. Dobra, ja się szybciutko zaloguję. Dobra, udało się zalogować. W końcu, bo mieliśmy jakieś problemy z Dawida kontem, musieliśmy przypomnieć sobie użytkownika, także teraz wchodzimy w ustawienia, sprawdzamy jeszcze tylko przestrzeń dyskowa i tak jak widzicie, zmieniliśmy w prosty sposób dysk Dawida z 64 giga na 256 giga. Oczywiście teraz pokazuję, ile wolnego miejsca jest, zawsze coś tam na system zabiera. Tanim kosztem, bo w zasadzie te dyski tam już nawet widziałem, około 100 zł kosztują, także warto się zainteresować i można przeoszczędzić, tym bardziej, że żadnej różnicy nie ma, a Valve pozwala na, nie zabiera nam gwarancji za wymianę dysku, także myślę, że to jest najlepsza opcja, kupić sobie najtańszego Steam Decka i samemu wymienić sobie dysk. I to na dzisiaj tyle, pozdrawiam i do zobaczenia.